Święta, święta i po świętach. No i po nowym roku. Jak do tego doszło? Nie wiem. Jeśli też jesteście na etapie szoku, ale jesteście również turbo zmotywowani, aby zrobić w tym roku wszystko, czego nie zrobiliście w zeszłym, bo wiadomo, nowy rok, nowa ja. To może skusicie się na kilka polecajek filmowych, z których możecie bezboleśnie nauczyć się fajnych angielskich zwrotów. To jak? Wchodzicie w to? Wróćmy jeszcze na chwilę do grudnia. Zawsze mamy wtedy przesyt kultowych świątecznych filmów, które są powtarzane co roku na każdym kanale. Prawda jest jednak taka, że są one wspaniałe do nauki, bo bardzo często sceny i konteksty znamy na pamięć, więc połowa sukcesu za nami. A bez jakiego filmu grudzień i święta nie mają prawa istnieć? Keep the change, you filthy animal. Wyrażenie może nie wybitnie świąteczne, ale mamy już nowy rok, a słówko change w takim kontekście często sprawia nam problem. Change to poza zmianą też reszta, zatem keep the change tłumaczymy jako reszty nie trzeba. Dosłownie zachowaj resztę. Hi, how are you? Good. Here you go, you can keep the change. Oh, no, 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 I'm not, I... Okay. I got this, okay? Just keep change. Adam! I'll call you. W drugim przeboju, który nie wiem czy wiecie, ma już prawie 20 lat, słyszymy z kolei o carol singers, czyli kolędnikach. Okej, znów jest odniesienie do świąt, ale ta scena jest super romantyczna, a ten film można oglądać o każdej porze roku. Oh, hi. Who is it? It's carol singers. Give him a quid and tell him to bugger off. Drugie fajne określenie w tym fragmencie, tym razem zupełnie nieświąteczne, to bugger off, które przetłumaczymy jako spadaj, odwal się czy odchrzań się. I będzie to bardziej elegancka alternatywa dla bardzo podobnego i niezwykle popularnego wyrażenia ze słowem na F. Well, if you're after the reward, you can bugger off. We're dangerous. Bugger off! Bugger off! That's the catchphrase then. Bugger off, you bloody sod. To teraz już nie świątecznie, ale w myśl zasady, że najbardziej podobają nam się te piosenki i filmy, które już znamy. Te sceny zna każdy. Rose podchodzi do Jacka stojącego na dziobie i mówi I changed my mind, czyli zmieniłam zdanie. Hello, Jack. I changed my mind. Konsekwencją tego wyznania jest zaproszenie do latania, ale najpierw Jack daje Rose szczegółowe instrukcje, jak dostać się z zamkniętymi oczami na odpowiednią pozycję. Wszyscy wiemy, co będzie dalej, ale przeżyjmy to jeszcze raz. Hold on to the railing. Keep your eyes closed, don't peek. I'm not. Step up onto the rail. Hold on. Hold on. Keep your eyes closed. Trust me. I trust you. Hold on to the railing, czyli trzymaj się poręczy. Potem kilka razy słyszymy jeszcze samo hold on, czyli właśnie trzymaj się lub czekaj. Powiemy tak na przykład rozmawiając z kimś przez telefon, ale też w znaczeniu spokojnie, poczekaj, nie spiesz się. Hold on a sec, Adam. Hold on a sec. What are you doing for dinner? I know you're recording, but wait, can you hold on a minute? Brad, can you hold on for a sec? Myślę, że ranking najpopularniejszych scen ever nie mógłby istnieć bez tej z Matrixa. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. There is no turning back, czyli nie ma odwrotu. Phrasal turn back oznacza zawracać samochodem lub z obranej wcześniej drogi. Ale nie odwracać się, tutaj użyjemy turn round. Morfeusz obiecuje Neo, że jeśli ten wybierze czerwoną pigułkę, będzie mógł zostać w krainie czarów, czyli in Wonderland.
co jest wyraźnym nawiązaniem do Alicji w Krainie Czarów, czyli właśnie Alice in Wonderland. Stąd też w propozycji dla Neo pojawia się obietnica, że zobaczy how deep is the rabbit hole, czyli jak głęboka jest królicza nora. At this point, you think we've gone this far. There's no turning back. But there can be no turning back now. And as my father once advised, continue to expect the best while preparing for the worst. Do you remember how Alice wasn't always in Wonderland? Jeśli jednym z Waszych noworocznych postanowień jest odświeżenie angielskiego, to spróbujcie oglądania filmów czy seriali bez lektora i wsłuchajcie się w to, co mówią bohaterowie, albo włączcie angielskie napisy. Takie oglądanie filmów to też świetna metoda nauki języka i utrwalania słownictwa. Powodzonka!